Przez ostatnie miesiące trwały prace nad wystawą Odblask tajemnicy, która jest próbą zbiorowego odzewu na postulat zawarty w liście Jana Pawła II do artystów. Znajdą się tam m.in. prace Tczewianina Jarosława Kukowskiego. Dlaczego nie wolno przegapić tej wystawy? Znaczy, trudno jako osobie, która bierze udział w wystawie, wypowiadać się na jej temat obiektywnie, patrzę na nią bardzo, bardzo subiektywnie. Wystawa Odblask tajemnicy jest wystawą szczególną. Przede wszystkim bierze w niej udział 12 znakomitych twórców, bardzo dobrych warsztatowo, uznanych artystów i bardzo się cieszę, że mogę być w tak zacnym gronie. I wydaje mi się, że wystawa, nawet pomijając temat sakrum, jest ciekawa malarsko, warsztatowo i ze względu na to, że są to bardzo dobre obrazy. Ta wystawa jest wystawą szczególną, bo jest wystawą bardzo osobistą, intymną. W naszych czasach rzadko już się w towarzystwie nawet mówi o wierze, o Bogu, o religii, o dylematach moralnych. Ja pamiętam z czasów studenckich, takie rozmowy były codziennością, sprawiały nam przyjemność, zastanawialiśmy się nad sensem, bezsensem życia. Temat wiary jest omijany, dlatego że jest tematem trudnym, tematem niepopularnym. Życie się robi coraz prostsze, łatwiejsze, szybsze. Media dominują nasze życie, łatwiej jest oglądać, przyjmować te informacje niż mówić. My sami sobie zadaliśmy trudne zadanie. Chcieliśmy się wypowiedzieć na temat wiary, jak ją postrzegamy, dać świadectwo, że jest dla nas tematem ważnym. Przez stulecia, tysiąclecia sztuka była związana z Bogiem, z wiarą, była poświęcona Bogu. W chwili obecnej Bogu tej sztuki niewiele się i czasu poświęca. Dlatego pomyśleliśmy, że pora to zmienić, że powinniśmy taką wystawę zrobić wspólną razem, dlatego że jeżeli takie obrazy powstawały pojedyncze dla siebie do domu, no to pomyśleliśmy, że warto te prace zebrać, namalować też nowe, zmierzyć się z tym trudnym wyzwaniem. No i podjąć ten temat. Sztuka sakralna jest trudna jeszcze też z tego powodu, z tego tytułu, że kojarzy się z kościołami, że występuje w kościołach. To nie są obrazy do kościołów. One poruszają temat wiary, ale to są takie nasze refleksje. To nie są obrazy, które mają być obrazami świętymi, sakralnymi. To są nasze po prostu przemyślenia i nasze takie spontaniczny wyraz naszej wiary za pomocą farb i płócień. Wystawę Odblask tajemnicy będzie można oglądać w budynku przy ulicy 30 stycznia 4 do 12 sierpnia.